Jest, myślę, nad czym ubolewać, bo te sytuacje były. Ta bramka dla mnie kuriozum, bo sędzia sam osobiście przeprosił naszego kapitana po meczu, także przyznał się do błędu, gdzie Marcin Kamiński był falowany. I trochę woła pomstę do nieba, że sędziowanie ciągle mówimy o tym, w każdej kolejce jest jakiś taki mały skandalik i znów się tutaj pokazał. Całą drogę tutaj, może nie była długa, ale cały czas sobie jedno w głowie. Nie oceniaj sędziów i nie będę oceniał. Wy to zróbcie. Natomiast, szczególnie jeżeli chodzi o bramkę, którą straciliśmy. Natomiast wiedziałem, że przed tym meczem, że w drugiej połowie będziemy mieli dużo sytuacji. Wiedziałem. I tak było. Ale jeżeli się na Łazienkowskiej nie wykorzystuje tylu sytuacji, to ciężko jest wygrać mecz. Też nie ustrzegliśmy się błędów. I dzisiaj na pewno ta przegrana nas bardzo boli, bo wielu było ludzi z Poznania tutaj. Ale jest nas sportowa złość i szykujemy się do kolejnych 9 spotkań. Czy Marcin Kamiński mówił coś w szatni o tej sytuacji z Radowiczem? Oglądaliśmy ją na wideo, dlatego będę bardzo spokojny. Nie będę oceniał. Czy Marcin coś mówił na temat tej sytuacji? Jeżeli powiedział, że był faulowany zdecydowanie. My będziemy grali do samego końca o najwyższe cele i pomimo tego, że dzisiaj jest duża strata, to proszę pamiętać, że jeszcze 9 spotkań. W tych dziewięciu spotkaniach, wiele się może wydarzyć. My musimy być bardzo skuteczni. Musimy zdobywać punkty. To jest najważniejsze. Czy w takim razie uważa pan, że Lech ma jednak słabszy skład niż Legia? Nie ma najlepszego składu w lidze? Nie będę porównywał swojego zespołu do przeciwników. Dzisiaj wynik jest 1-0 i niech tak to zostanie. Mój zespół stać naprawdę na wiele i mam wielu dobrych piłkarzy w jego szeregach, bo stworzyć tę sytuację na Łazienkowskiej to nie jest przypadek.